Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym poradniku i dzisiaj w kolejnej części poradnika dotyczącego mapy Demiras zajmiemy się stroną terrorystów, czyli jak przeprowadzać dobrze ataki na oba bombsite'y lub właśnie midem na bombsite B lub A. I oczywiście to wszystko w tym poradniku i na początku zajmiemy się wbijaniem na bombsite A, a potem przejdziemy poprzez mida na przykład na bombsite A i poprzez mida na bombsite B i na B od razu z apartamentów. No i tutaj należy oczywiście pamiętać, że nie będę wam przedstawiał wszystkich granatów, jakie byście mogli rzucać, ponieważ już jak zapewne oglądacie też inne poradniki dotyczące granatów, na przykład od kanału Banana Gaming, gdzie on wszystkie granaty w króciutkim materiale przedstawił. Więc tym się na pewno nie będziemy tutaj w tym poradniku zajmować, a czym się będziemy zajmować, to tym, jak należy przejmować kontrolę nad bombsite'em A, midem oraz nad bombsite'em B. I dzisiaj właśnie na bombsite'cie A zobaczycie, jak należy to zrobić, jakie bronie kupować należy, żeby dobrze sobie z nimi radzić na pewnych dystansach na bombsite'ach bądź też na midzie. No i tutaj, jeszcze nawet nie wprowadziłem comment, ale zaraz piszę sobie config treningowy i wszystko już będzie ustawione. No i tutaj sobie należy najpierw powiedzieć, co należy kupić na pistoletową rundę, tak? Na przykład gdy mamy dobry resp na bombsite A bądź dobry resp na bombsite B. Bo jest na przykład, gdy nie mamy też żadnego dobrego respa, to w jaki sposób należy zrushować bądź na przykład w drugie tempo zrushować dany bombsite. I tutaj jeśli macie na początku taki scenariusz, że macie dobry resp na bombsite a co mam na myśli? Czyli na przykład, że dwóch graczy respi się, na przykład jeden z tej strony, czyli ma idealną drogę już, żeby szybko sobie skrócić apartamenty i być przygotowanym na wyjście z nich, i drugi na przykład resp, który jest bliżej rampy z tej strony, i w tym momencie reszta zawodników tu z tej strony, która się resp gdzieś na środku tego respa, tak gdzieś tutaj też przy B może być jeden jakiś gość z waszej drużyny, to należy zakupić, należy po prostu na przykład gdy wygracie na drugim, w drugie tempo, tak tutaj gdzieś na środku się rozbicie, to należy zakupić oczywiście decoy, i ten decoy jest też fajną rzeczą oczywiście, jeśli chcecie sobie sfejkować flesza, gdzie przeciwnik się nie będzie tego spodziewał, że możecie coś rzucać właśnie w rundzie pistoletowej. I właśnie takiego decoya należy wykorzystać w odpowiedni sposób. A w jaki sposób, to zaraz wam pokażę. Jak na przykład właśnie jesteście w drugie tempo i wasz gracz, który z drużyny jest tutaj bliżej tej rampy bądź apartamentów, to po prostu każecie im rushować, a wy im mówicie, że rzucicie decoya za flesza. No i w tym momencie oni nie będą musieli się tym martwić, że zostaną flashowani, ponieważ jest to, jak widać, decoy. I on ma za zadanie zmylić po prostu przeciwnika, który stoi na danej pozycji na bombsite A. I żeby to zrobić, to musicie z danej pozycji dobrze go rzucić. A z jakiej pozycji, to już wam pokazuję. I tutaj jak właśnie rushuje wasz kolega z tej strony, tak, wy jesteście w drugim tempie i on sobie tutaj biegnie. To wyrzucacie tego decoya, odbijając oczywiście w biegu od tej ściany. I on wygląda w tym momencie tak, że leci z tej strony i ten przeciwnik, który na przykład sobie obrał pozycję tutaj palących skrzynek, tak, to wtedy będzie mógł szybko się od tego tak zwanego flesza ukryć, tak? Ale w tym momencie, gdy on się już ukryje, nie będzie w stanie was po prostu piknąć, tak, od razu. Więc wy na przykład możecie takiego decoya rzucić, tak, on sobie tu leci, a wasz kolega z drużyny właśnie wcelowuje się w tą pozycję, tak. Oczywiście najpierw sprawdza sobie tutaj, czy ktoś nie wychyla tutaj, i wtedy od razu powinien właśnie biec z tej strony, być przygotowanym na to, że wychyli z tej strony przeciwnik, i szybkimi dwoma tapami w głowie bądź tapem i w ciało takiego przeciwnika zdjąć, i w tym momencie mamy już tylko jednego przeciwnika na bombsite bądź dwóch, w zależności od tego, co przeciwnik preferuje grać. I tutaj musimy wszystkie szybko pozycje na tym bombsite sprawdzić. Czyli co mam na myśli? Tutaj jak już zjedliście pierwszego przeciwnika, to nie powinniście tutaj po prostu stać. Oczywiście pierwszy wasz kolega z drużyny, który miał lepszego respa, nie powinien z tej strony stać, tylko po prostu od razu tu strzelić pierwszego przeciwnika, tak?
od razu sprawdzać sobie tutaj, czy ktoś nie stoi na kanapce i od razu sobie objąć tu pozycję spod schodów i patrząc, czy ktoś nie wychyla z dżungli, tak? Jak na przykład wychyla ktoś z dżungli, to on się powinien zająć strzelaniem właśnie w jego pozycję, a my w tym momencie, gdy na przykład mamy też pakę, bądź nie mamy jej, to sprawdzamy sobie już pozycję, czy to CT, czy ktoś tam nie stoi. I szybko powinniśmy nie strzelać już z pozycji, z której jest przeciwnik, z CT, tylko od razu sprawdzić sobie na szybko, na krótko, czy ktoś nie stoi na pozycji pod drewnem, tak, z tej strony. I tak samo może nam pomóc kolega z drużyny, który wychyla z apartamentu, dać info szybkie, czy ktoś jest na dżungli. W tym samym momencie możemy pomóc temu raszującemu pierwszemu koledze z drużyny, który był na rampie, właśnie powiedzieć szybko, znaczy ten nasz kolega z drużyny powinien mu powiedzieć, czy ktoś nie jest na dżungli bądź na schodach. I w tym momencie, jak on przeżyje, tak, z tej strony, to wtedy zajmuje się albo dżunglą, tak, i w tym momencie ten kolega z naszej drużyny powinien wyskoczyć poprzez apartamenty, sprawdzić szybko ninja i oczywiście szybko dojeżdżając tutaj respa CT, tak, najlepiej, żeby tutaj szybko tego przeciwnika, który się będzie krył za ticketem, dojechać i oczywiście zająć sobie już tutaj tą pozycję na schodach CT. I w tym momencie może sobie po prostu tak patrzeć, tak, czy ktoś tutaj nie wbija, nie zrotuje z B i zajmuje sobie całą tą pozycję, a my się tylko wtedy już martwimy, gdy już wejdziemy na sam bombsite, po prostu plantowanie paki, na którą stronę, czy to właśnie na defaultie, tak, na standardzie, czy to też bardziej na rampę z tej strony, bądź na przykład jak już mamy pokrytą dżunglę i oczywiście zajęte schody, to możemy sobie pokryć na odwrócony, znaczy plantować bombę na odwrócony default, czyli z drugiej strony standardu, z tej strony. I w tym samym momencie możemy się już tylko cofać tutaj na Tetrisa, bądź na rampę i po prostu kampić aż do ostatniego zawodnika z przeciwnej drużyny. I w tym momencie taka runda powinna być z łatwością wygrana przez nas. Jeśli nie, no to cóż, może przeciwnik był po prostu od was lepiej ustawiony, tak, miał więcej tych graczy ze swojej drużyny na bombsecie A. Więc tutaj to by było na tyle, jeśli chodzi o pistoletówkę na bombsite A. A co jeśli właśnie... I właśnie tutaj też te scenariusze, jeśli opisywałem kolegów, co powinni zrobić, czy tam rondowów, gdy grają na lepszych respach, tak, tu na rampie, czy na upsach, to w tym momencie wy robicie to samo, jak ten kolega, co wam przykładowo pokazałem, co powinien zrobić. Jeśli nie macie właśnie słabego respa, tylko takiego właśnie na szybko, tak. No i w tym momencie przejdziemy sobie teraz do bijania na bombsite, ale przez mida. I tutaj co należy zrobić, to najlepiej właśnie też zakupić sobie decoya i też jeśli chodzi o dobry resp, to powinniśmy albo wybrać szybką drogę rushując na bombsite B, jeśli mamy bardzo dobrego respa z naszymi kolegami z drużyny, czyli na przykład jeden stoi z tej strony, drugi stoi z tej strony, trzeci stoi tuż za nim, tak, to jest idealny resp, żeby właśnie nie wbijać w ogóle nad midem, tylko szybko zrushować w pistoletówce bombsite B, tym samym sprawiając, że przeciwnik nie zdąży się ustawić na bombsite B idealnie i będzie miał problemy, żeby nas pikować z uspa. A my w tym momencie, a to wam potem przedstawię, jak należy rushować właśnie na bombsite B. Ale na razie się zajmujemy, jak rushować na bombsite A z mida. I tutaj właśnie jak też mamy dobry resp, tak, ale nie najlepszy względem do bombsite'u B, to właśnie na przykład gdy stoimy z tej strony, jak się rozpimy, to możemy też, nawet jak mamy lepszy resp, to w sumie też nie ma znaczenia, czy chcemy wbijać na B, czy od razu midem na B, czy na midem na A. Tylko po prostu pamiętać należy o tym, że fajnie też kupić jakiś smoke. Oczywiście smoke się przydaje do tego, żeby takiego przeciwnika odgrodzić od właśnie środka, tak, mapy. I w tym momencie jak tu biegacie, to na przykład rzucacie jakiegoś decoya takiego odstraszającego, że na przykład, żeby na przykład zmienić gościa, który stoi w oknie, tak? Czyli na przykład rzucajcie z tej strony takiego decoya i to sprawi, że przeciwnik nie będzie tutaj dłużej patrzył w waszą stronę, tak? I w tym momencie możecie rzucić, albo po prostu ukrywając się szybko za boksami, rzucić sobie smoka, tak? W tą stronę. Czyli na przykład ustawiacie się z tej strony, tak? I rzucacie tego smoka w biegu, tak? I on sobie tam ląduje.
tak zakrywa całe okno i w tym momencie sobie możecie wbiec albo connectem właśnie, albo tutaj shortem, z tym, że my wbijamy oczywiście na bombsite A, to właśnie należy zakryć bardziej okno niżeli tutaj shorta. I w tym momencie na przykład my możemy najpierw piknąć sobie tego gościa, który stoi w shorcie, tak, jako pierwsi, a jako drugi kolega nas drużyny powinien szybko wbiec, tutaj zająć bombsite A z resztą naszych kolegów z tej strony. I w tym momencie, jak my się strzelamy z tym przeciwnikiem, który jest na shorcie, to właśnie reszta wbija, tutaj zajmuje sobie schody, tak, patrzy, czy ktoś nie jest na dżungli, patrzy, czy ktoś nie jest tutaj pod kanapką skryty, czy tam na rampie nie czeka, czy pod drewnem. I też apsy też bardzo ważną rolę odgrywają. I szybko dojeżdżacie z tej strony właśnie na początku dżunglę, żeby zająć sobie dżunglę, żeby odgrudzić przeciwników, którzy będą rotować, tak? Z bombsite'u B kuchnią. I oczywiście też fajnie by było wbiec od razu na bombsite A z tej strony, tak? Tu patrząc, czy ktoś nie jest na oczywiście pod drewnem. I trzeci z naszych zawodników powinien też sprawdzić sobie tu kanapkę, czy ktoś nie jest tu pod Tetrisem, czy na rampie. A czwarty po prostu powinien plantować pakę i najlepiej było, jakby splantował ją na z tej strony oczywiście, tak? Tutaj bardziej zakryty, żeby właśnie ten... albo z tej strony bardziej w sumie, gdy już sprawdzimy. A nie, w sumie z tej strony bardziej, bo jak sprawdzimy już kanapkę i Tetris, to wiadomo, że nikogo tam nie będzie. I też na rampie powinien ten nasz kolega stać tutaj przy Tetrisie i patrzeć, czy ktoś tutaj nie wychyla. I tak samo nasz... I wtedy tak samo reszta naszych graczy z zespołu, gdy przeżyje, powinna patrzeć tutaj sobie apsy. Bądź też ten nasz kolega, który jest na Tetrisie, też może sprawdzać apsy, czy ktoś nie wychyla. I w tym momencie my plantujemy sobie pakę na przykład z tej strony, tak? I wtedy ten nasz kolega, który dojechał z strony CT, będzie mógł łatwo sobie wyklaczować tą rundę, gdy na przykład my padniemy i on będzie ostatnim zawodnikiem w naszej drużynie. No i to było na tyle, jeśli chodzi o raszowanie takie midem, ale drugi wariant tego, jak można zraszować właśnie midem, to rzucacie na przykład smoka już na shorta, tak? Czyli zakrywacie sobie smoka, shorta smokiem i w tym momencie już nie będziecie musieli się martwić, żeby jeden z waszych zawodników został tutaj na konekcie, tak? I patrzył z tej strony, czy ktoś nie wychyla shorta. Oczywiście może skorzystać z takiej opcji, żeby kryć shorta od ławki, z tym, że właśnie wtedy już jest gorzej, jeśli nie ma smoka w oknie. Ale jeśli smok jest w oknie, to może skorzystać z tej opcji, żeby sobie tutaj podskoczyć i zbustować się na ławce, oczywiście kryjąc samego shorta. Z tym, że właśnie jakby krył bardziej shorta z tej strony od connecta, to wtedy będzie widział tego przeciwnika, który tu będzie pikował na piksel z tych skrzynek niżej z tej strony. No ale to by było na tyle, jeśli chodzi o takie wejście właśnie czysto midem na A, bądź można też wariant taki trochę wariacki zrobić, że na przykład smokujecie sobie okno, tak? Smok jest w oknie. I ten nasz kolega, który będzie krył tutaj mida, to może na przykład skoczyć sobie spokojnie do okna, tak? Tutaj przejść przez smoka, ustawić się z tej strony, na przykład patrzeć, czy ktoś z shorta nie wbije na przykład drabu, tak? Nie decyduje się na wbicie na BS-a od strony dżungli. I tutaj może sobie spokojnie stać przez chwilę, tak? Patrzeć, czy ktoś tutaj nie wychyla. Jak nie wychyla, to może zająć się tutaj dżunglą, czy ktoś nie stoi. W tym momencie szybko może tutaj sobie na pomoc, dając info, czy ktoś nie rotuje z kuchni, tak? Tym samym może poczekać na tych, którzy będą mu wbijać wentami, tak? Bądź też po prostu szybko dojechać tutaj dżunglę, gdy na przykład są jakieś problemy, że nasi koledzy z drużyny nie będą w stanie wyeliminować tego przeciwnika, który jest tutaj skampiony na przykład w ciemni, to w tym momencie my możemy szybko tutaj dojechać i takiego przeciwnika właśnie zdjąć z tamtej pozycji, co staliśmy. I w tym samym momencie możemy sobie tutaj skoczyć na drewienko i patrzeć z tej strony, czy ktoś tutaj nam nie biegnie, nie wychyla, tak? I z tej strony właśnie fajnie stanąć na tym drewnie, ponieważ gdy przeciwnik będzie tutaj wskakiwał, to was się nie będzie spodziewał w ogóle z tej strony od razu i wy w tym momencie możecie mu strzelić szybkiego tapa, one tapa w głowę, tak? Z bliskiej odległości. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wbijanie takie czysto midem na connect do BS-a A.
No i jeśli chodzi o wbijanie teraz do BSAB, to oczywiście najlepiej sobie wbijać... O Jezu, ile smoku odpaliłem, klikając klawisz R. No jak macie taką sytuację, że macie dobrego respa na Bombsite B, to możecie też zakupić te decoye. Oczywiście przyda się też jeden smok, żeby właśnie zakryć sobie aparty i sobie po prostu wyskoczyć spokojnie, nie martwić się o to, czy nie piknie nas jakiejkolwiek gracz z drużyny przeciwnej od strony kuchni, od strony no, marketu, kuchni, jak zwał, tak zwał. Z tej strony oczywiście, z tego okna. Rzucacie sobie takiego smoka, który zakrywa. Tak, tutaj nie będzie zbytnio widział ten przeciwnik nasz. Oczywiście my sobie tu możemy spokojnie wbić, patrząc sobie na ławkę, czy ktoś tam się nie kryje za ławką. I oczywiście też jest ważną pozycją sprawdzenie sobie pozycji, znaczy ważną kwestią sobie sprawdzenie z pozycji na aucie i tutaj przy roślince, tak? Czyli sobie tu tak pikujecie najpierw auto, tak? Potem szybko tak kątem oka patrzycie, czy nie jest na roślince ktokolwiek i wtedy szybko wychylacie sobie tutaj na przykład na beczkę, od razu patrząc kuchnię, wyjście kuchni. A my wszyscy właśnie wychodzimy tutaj, przejmujemy szybko pozycję za BS-em, ponieważ tutaj bardzo często gracz może stać z przeciwnej drużyny, z tych właśnie za skrzynek, bądź też tutaj z tej strony patrząc okna, ale nie będzie patrzył okien, ponieważ będą one zasmokowane, tym samym będzie patrzył z tej strony, oczywiście ze skrzynek, bądź też tutaj z tego murka, tak? I będzie na przykład chciał skontrolować smokiem. I właśnie będzie się chciał już przypatrywać z tej strony, czy ktoś nie wychyla. A wy w tym momencie możecie sobie spokojnie dojechać. Na przykład tutaj jak jest gościu nasz przy beczce, to może sobie spokojnie dojechać, sprawdzić tą opcję, czy ktoś tutaj nie stoi tutaj z tej strony, od razu się wychylając. I dojeżdżając najlepiej sobie kuchnię, tak? Zająć sobie tą pozycję na kuchni i wtedy już kryć tutaj naszych kompanów z drużyny. Patrząc, czy ktoś tutaj mu nie wychyli podcelunek z tej strony. Wtedy nie powinien on wychylać z tej strony za bardzo, tylko po prostu patrzy z tej strony, czy ktoś nie biegnie nasłuchiwać i w tym momencie może sobie spokojnie tego przeciwnika piknąć, tak? A my po prostu plantujemy pakę właśnie z tej strony, tak? I wtedy nasi koledzy, jak już dojechali oczywiście BS-a, tak? To wtedy plantujemy, nie od razu plantujemy, ponieważ ten przeciwnik może nam wychylić i szybko sprzedać one-tapa, tylko po prostu po jakiejś chwili, tak? Sprawdzić sobie shorta, czy ktoś nie jest na przykład też. I od razu, jak już będzie czysto na bombsite, to wtedy plantujecie pakę, tak? Z tej strony, bądź z tej strony na apce też jest fajna opcja, żeby smontować, ponieważ nasz kolega, który na przykład jest spóźniony, tak? Raszując na BS-a, jest jeszcze w apsach, to może właśnie jako ostatni zostać, albo wy jak jesteście ostatni, nie mieliście dobrego respa na raszowanie bombsite'u B, to możecie sobie zostać już tylko patrząc, czy ktoś nie skraca sobie piwnic, tak? I tutaj sobie możecie stać i takiego przeciwnika łatwo piknąć. Czy to z tej strony, czy to z strony kanapy, tak? To nie ma znaczenia, już do was należy to, jak sobie tą pozycję pokryjecie. I oczywiście ważną kwestią jest też to, żeby nie czekać tutaj w apsach, nie strzelać się nas shortem, tak? Na przykład gdy chcecie wykorzystać inaczej smoka, na przykład możecie smoka wykorzystać w tym przypadku tak, że rzucacie go na przykład od razu na BS-a, tak? Dwoma przyciskami oczywiście przetrzymanie, bądź też jednym. To już od was zależy, jak chcecie, żeby ten smok szybciej wybuchł, czy właśnie żeby trochę dłużej wybucha. I w tym momencie możecie wyskoczyć sobie przez okno, bądź przez apsy, tak, normalnie drogą, tu sobie spontować pakę, bądź tutaj też na apsy. I w tym momencie wasi kompani z drużyny powinni właśnie sobie wyskoczyć albo tu wejściem głównym i sobie zraszować już ławkę, tak, tutaj patrząc, czy ktoś nie jest z ABS-em i też paru naszych kompanów z drużyny powinno też wyskoczyć tutaj przez okno. Oczywiście pokryć swoim ciałem was, którzy będziecie plantować właśnie w smoku pakę. I z tej strony powinni dojechać właśnie shorta, tak, szybko sobie zająć. Popatrzę sobie tutaj, czy ktoś nie jest z ABS-a, z tej strony nie wychyla. I też tutaj powinien sobie stanąć, tak. Oczywiście nie zważając na to, czy ktoś tam będzie wbijał przez drzwi i patrzeć sobie po prostu shorta. I w tym momencie tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o dobrą wbitę, dobry rush na Bombsite B.
To już od was zależy, jak już wykorzystacie swoje granaty, jak wykorzystacie smoki oczywiście, a decoy właśnie, jeśli gdzieś wam nie przedstawiłem, jak należy rzucać decoya, to fajny jest takiego decoya rzucić po prostu, na przykład gdy jest smoke z tej strony, tak? To takiego decoya na przykład można rzucić sobie w auto, który na przykład nasz kolega, jak jest tutaj, bo miał respa lepszego, to możecie tego decoya mu rzucić, na przykład odbijając w ten sposób, tak, i szybko właśnie dojeżdżając tego przeciwnika, który na przykład się odwróci od takiego decoya, bądź na przykład zajmie pozycję z tej strony teraz, tak, będzie zwiewał i na przykład w tym samym momencie nasz kolega może takie przeciwnika odpuścić, oddychać, czy to tu, czy to tu, czy to tu. I on sobie po prostu powinien zająć tutaj miejsce auta, tak, patrząc na wejście główne od kuchni, bądź też tutaj ławkę, czy ktoś się nie znajduje na ławce. No i w tym momencie taki decoy jest bardzo fajną rzeczą, żeby zmienić przeciwnika na danej pozycji. I też możecie takiego decoya rzucając, na przykład rzucacie smoke'a, tak, rzucacie decoya sobie na przykład tak, w ten sposób i szybko zajmujecie tutaj, patrząc na shorta, czy ktoś nie jest. Jak kogoś nie ma, to jeszcze sprawdzacie dokładnie, czy kogoś tutaj nie ma i wtedy dojeżdżacie sobie shorta, tak, i zajmujecie pozycję short. A wasi koledzy powinni właśnie dojechać sobie tutaj pozycję ławki, tak, zająć sobie też auto, jak będzie taka możliwość, jak będziecie mieli dużo jeszcze zawodników w waszej drużynie, i dojechać sobie tutaj tyły, tak, bomb site'u, oczywiście zająć sobie kuchnię z tej strony od wejścia głównego, tym samym umożliwiając temu naszemu koledze, który na przykład patrzył z auta, żeby po prostu się cofnął, tak, paka jest na przykład splantowana na jego pozycję na bomb site B na aparty, i w tym samym momencie może sobie tutaj zostać i kryć sobie właśnie waszych pleców od apartów i tym samym sobie ugrać spokojnie klacza 1 na 2 czy tam 1 na 1. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o rush taki czysty z dobrym respem na bomb site B. A teraz wam pokażę jeszcze na bomb site B, jak należy wbić od strony mida w pistoletówce oczywiście. A tak samo możecie wbijać sobie w różnych innych rundach, czy to force, czy to też właśnie. W sumie w force to bardziej jest zależne od tego, jakie broni sobie kupicie, jakie pistolety. Ale to zaraz przejdziemy do tego w tym poradniku. No i tutaj należy właśnie na to zwracać uwagę, jeśli chodzi o wbicie na bomb site B midem, to jakie granaty też trzeba zakupić. Oczywiście tutaj możecie zakupić sobie opcjonalnie fabika, który będzie też dobrym sposobem, żeby zmienić przeciwnika na shorcie, gdy będziemy chcieli szybko dojechać do tego przeciwnika, oczywiście wbijając od strony mida. I oczywiście jakiegoś smoka, tak, jednego. Na przykład wy możecie to zrobić, gdy na przykład wasi koledzy z drużyny nie ogarniają, co chcecie zrobić, a ogarniają tylko takie szybkie info, że rush midem na B od strony shorta, to wtedy wy możecie sobie takiego smoka rzucić, gdzie zajmujecie się strzelając się z gościem w oknie, tak, i tego smoka po prostu rzucacie w ten sposób, że musi odgradzać konektor, tak, z tej strony, i oczywiście zajmujecie się też pozycją tutaj draby, czy ktoś się nie zajmuje z tej strony. Możecie sprawdzić dokładnie, ale nie warto, ponieważ i tak przeciwnik będzie gdzieś stał na górze, gdzieś tutaj na blisko, bądź też za tymi skrzynkami. I w tym samym momencie właśnie rzucając tego smoka, to możecie, oczywiście musicie wycelować trochę, rzucając właśnie na połowę tego murku tutaj z takimi kolumnami, tak, przegradzającymi ten mur, oddzielającym ten murek, i właśnie w tym momencie możecie rzucić jeszcze decoya, odbijając na pamięć od tego blaszaka. W tym momencie dojeżdżacie z tej strony shorta i to by było na tyle w sumie, jeśli chodzi o pistoletówkę. I oczywiście jak wbijecie sobie shortem, tak, dojeżdżacie tego shorta, tutaj sprawdzacie szybko Edwarda, czy ktoś nie stoi tutaj, oczywiście jak będzie rozbite okienko, to też patrzycie, czy ktoś tutaj nie jest w oknie. Dojeżdżacie sobie po prostu BS-a z tej strony, patrzycie, czy ktoś nie jest na aucie, na ławce. Oczywiście za ławką będzie zapewne przeciwnik, to musicie szybko go wytapować, bądź po prostu się trzymać, trzymając lewej strony tutaj muru na shorcie. Szybko po prostu przejść, tak, sobie tutaj na przykład zająć pozycję i na przykład dojechać tutaj przeciwników, którzy są za ABS-em, albo po prostu wbijając szybko na okno, tak, i tutaj już kryjąc
kuchnię, jeden z was musi to zrobić oczywiście. I oczywiście reszta drużyny powinna na przykład... tutaj fajną opcją też jest wykorzystać smoka jeszcze jednego, który by na przykład zamówił wasz kolega, zakupił, żeby zrzucać po prostu na BS-a, tak? Z tej strony, żeby odgrodzić totalnie już gościa, który jest za ławką. W tym samym momencie wy powinniście, jeden z was powinien dojechać tutaj kuchnię, a dwóch i reszta z dwóch stron dojechać po prostu sobie ławkę i auto, tak? I w tym momencie możecie sobie spokojnie splantować w tym smoku, gdy on wybuchnie paczkę, tak? Gdy już będziemy mieli przyjętego BS-a i się cofnąć po prostu tą samą drogą na shorta, tak? I z tej strony sobie kryć shorta. I w tym momencie też możemy mieć fajny, łatwy klacz do wygrania 1 na 2, na przykład gdy już zostaniecie na shorcie ostatni z tej strony. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wjazd takiej czysto stricte midem na B. I teraz przejdziemy sobie do rundy Force, gdy na przykład przegramy, bądź Echo, gdy... Znaczy, gdy wygramy, bądź Echo, gdy przegramy. Przepraszam, trochę się przejęzyczyłem. Ale dobra, teraz sobie zakupimy jedną z broni, gdy przegramy taką pistoletówkę. I co należy zrobić, na przykład grając na mapie, jaką broń należy kupować, to już od was zależy, co chcecie zrobić. Czy chcecie grać bardziej na kontakt, czyli bardziej na pikowanie przeciwnika na midzie, to sobie kupujecie na przykład Deagla. I taki Deagl jest bardzo fajną opcją, jeśli chcemy sobie piknąć spokojnie przeciwnika, który kampi na przykład w oknie. Czyli mamy dobry rest, to używamy Deagla jako AWP takiej, bądź scouta i sobie musimy wbiec tutaj szybko respem, tak. Najlepiej fajnie by było, jakbyście dokupili jakiegoś fleszyka oczywiście. I fleszyka zaraz wam przedstawię, jak to wygląda. Czyli sobie kupujecie flesza i Deagla, biegniecie z tej strony. Musicie się trochę przytulić do tej ścianki. Tak. Wrzucacie takiego flesza, on wybucha sobie spokojnie z tyłu, tak. I oślepia na pewno tego przeciwnika, który będzie patrzony w waszą pozycję z tej strony. A gdyby tak tutaj stał, to powinien takiego fleszyka... O, nie dostał fleszyka? O, tu trochę dostał. Trochę mi nie wyszedł chyba ten fleszyk za bardzo. Myślałem, że to wejdzie spokojnie, ale trochę mi się wydaje, że mi nie wyszło. Więc trochę muszę poprawić, ponieważ nie jestem rozgrzany dokładnie. Oj, źle, nie tak. Trochę mi się... Kurde, ciężko się myszką operuje, ponieważ mam ściski... Znaczy, zbyt... amortyzujący blat. No jak widzicie, on trochę dalej wybucha i w tym momencie powinien oślepić teraz tego przeciwnika, który tutaj zajął pozycję w oknie na 100%. O, trochę go oślepiło na tyle, żebyście wy mogli go zdezorientować i szybko piknąć właśnie gdy stoi na pozycji z tej strony, ale bardziej to jest korzystne, jeśli stoi z tej strony. Trochę oślepiony w tym momencie on nie będzie mógł być na tyle skoncentrowany, na tyle skupiony nad strzałem, żeby was trafić. Ponieważ wy jak flashujecie, to możecie poczekać, aż odda strzał i w tym momencie wtedy wychylić szybko takiego przeciwnika i kliknąć, tak? Musicie pamiętać o tym, żeby szybko się zatrzymać. AD, AD. W ten sposób. I w tym momencie możecie sobie szybko przyjąć, na przykład rushując już szybko shorta, tak, z tej strony, tutaj dojechać przeciwnika tu, popatrzeć, ktoś nie jest na ławce z tej strony i w tym momencie szybko możecie sobie wbić na BSAB, tak, bez najmniejszego problemu. Tak samo możecie sobie potem tutaj na przykład wbić, sprawdzić, czy ktoś nie jest na tickedzie, tym zapalącym, bądź też sobie piknąć shorta. I tak dalej, to już zależy od was, jak wy byście chcieli zagrać rundę Echo. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie piknięcie na mida w rundzie Echo. I jaki pistolet też jest przydatny, jeśli chcecie szybko sprawdzić daną pozycję na BS-ie. To najlepiej sobie wybrać petkę, tak, P250 albo właśnie TK. Z tym, że tak jest trochę gorszy, jeśli chodzi o obrażenia. I trochę gorszy jest, jeśli chodzi o kontrolę odrzutu, ponieważ mi się wydaje, że kontrola odrzutu w TK jest większa niż w P250, ponieważ ten pattern jest trochę taki
jak przy sprayowaniu robicie, to wszystkie pestki lecą jakby randomowo. Czyli tak jest bardziej takie pod tapowanie, aimowo, czyli jak strzelacie w głowę przeciwnika, a P250 jest bardziej takie pod rusze, gdy na przykład nie macie tej pewności, że traficie w głowę, a chcecie szybko przeciwnika zdjąć. To w tym momencie zakupujecie jeden z tych dwóch pistoletów i w zależności od tego, jak chcecie wyjąć przeciwnika z danego BS-a, to zakupujecie TK bądź D250. P250 jest bardziej lepsze do tego, żeby właśnie zraszować sobie przeciwnika na BS-ie B. W ten sposób, że biegniecie sobie, tu biegniecie, tak? Na przykład rzucacie sobie flasha. Ojej, no nie takiego trochę. Trochę mi nie wyszło, ale no, jak mówię, nie jestem rozgrzany. O, w ten sposób. I sobie możecie takie przeciwnika tutaj na aucie dojechać, tak? Bądź tutaj na ławce, tak, z tej strony i szybko wziąć na przykład smoke, gdy zakupiliście bądź zdobyliście od kogoś z przeciwnej drużyny i plantując sobie pakę w BS-ie już na szybko, bądź po prostu rzucając uprzednio, tak, tego smoke'a z tej strony, tak jak przy bicie w pistoletu, chcę rzucać, o Jezu, nie tak, rzucacie sobie tego smoke'a, trochę mnie te linie mylą, więc musicie mi wybaczyć to, że mi trochę nie wychodzi. No i po prostu plantujecie sobie w BS-ie tak na szybko, żeby to było takie szybkie zdobycie mamony, tak? Za rundę przegraną. Po plancie oczywiście paki. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie raszowanie BS-a B na Eko. Na Eko się nie opłaca wbijać BS-a A, ponieważ tam jest bardzo dużo pozycji do sprawdzenia i ciężko jest po prostu razem tam wbić w jednym tempie, jeżeli przez bombsite B w jednym korytarzu, tak? A też musicie uważać na to, co robi przeciwnik, gdy rzuca molotów, musicie przeczekać ten raz trochę, poczekać na przykład 30 sekund, żeby zmienić przeciwnika, że na przykład zrotowaliście z tamtej pozycji i w tym momencie szybko rzucacie flesza, smoke'a, tak, i robicie po prostu wjazd na bombsite B i szybki plant, żeby taką rundę sobie, żeby uzupełnić sobie w tej rundzie fundusze po prostu na następno, tak, na full. No i jeśli chodzi o wygraną pistoletówkę już i co należy grać po wygranej pistoletówce, to preferuję wam karabin Galin AR. Czemu nie AK? AK jest dobry, jeśli chodzi o średnie dystanse, nie na długiej dystanse jest to broń skuteczna. Więc tutaj, jeśli chodzi o granie na midzie z tą bronią, to wam nie polecam za bardzo, ponieważ musicie patrzeć na trzy w sumie pozycje, które mogą przyjąć antyterroryści, tak, przeciwnicy. I oczywiście mogą was zaskoczyć w tej sytuacji, rzucając jakieś flesze i po tym wychylając na waszą pozycję z digna. I tutaj należy właśnie zagrać albo Galila AR bądź PM, w zależności jaki bombsite będziemy sobie rushować. Gdy na przykład będziemy rushować sobie bombsite A, to lepiej, żeby sobie kupić właśnie jakiś PM. Gdy chcemy na przykład zrushować bombsite A, to kupujemy sobie w tym momencie albo MAK-10, albo MP5. Po prostu MP5 albo MAK-10. UMP nie jest zbytnio dobry na dalekie dystanse. Na średnie sobie poradzi, na bliskie jest bardzo dobrą opcją. Z tym, że jak wiecie, na bombsecie A jest dużo też takich pozycji, w których musimy sobie sprawdzić. Długie pozycje, jak i krótkie pozycje, więc tutaj najlepszą opcją do tego, co, jak chcecie wyjąć przeciwnika, jak chcecie zagrać po prostu rush A, to sobie preferuję po prostu granie, po prostu skuteczniejsze jest wybranie broni, jeśli chodzi o PM-y, to MP5 SD, ponieważ jest bardzo cenną bronią na daleki dystans, trochę mniej obrażeń po prostu zadaje, z tym, że on jest bardziej taką bronią, gdzie właśnie robimy serię, tak? Małe serie, strzelamy na daną odległość i w tym momencie może takiego przeciwnika sobie spokojnie, który gra bez hełmu, wyciągnąć. I właśnie to na przykład jak wbijacie sobie rampą, tak? Z tej strony. To dajecie na przykład fleszyka takiego, możecie górą też, możecie rzucać fleszyki spokojnie. I w tym momencie sobie po prostu taki przeciwnik powinien wychylić i takimi seriami strzelić takiego przeciwnika i po prostu strzałami w głowę
takiego przeciwnika zdjąć, tak? Czy to z tej strony. Też dobry jest tutaj na rush, żeby takiego przeciwnika też z bliska zastraszować. Z tym, że on jest trochę mniej szybkostrzelny niż Mac. A Mac jest też tańszą opcją, więc tutaj w zależności od tego, co chcecie zrobić, to zakupujecie albo Maca, albo MP5. I tutaj Mac jest też fajną opcją, żeby szybko sprawdzić pozycje, które są bliżej was, tak? Co mam na myśli? Mam na myśli tutaj na rampie, czy ktoś nie stoi, na kanapce, czy też na schodach, tak? Czy też właśnie tutaj pod drewnem. Bądź też ninja, tutaj za palącymi na szybko, jak już jesteście na standardzie. I to tyle by było, jeśli chodzi o taką opcję z Maciem 10. I tańszą opcję w sumie. Ponieważ możecie do tego dokupić sobie więcej ilości granatów, na przykład smoka i flesza dodatkowo, jeżeli jakbyście sobie kupili MP5. Z tym, że i tak będzie was stać na te granaty. W zależności od tego, co i tak wybierzecie. Ale właśnie w zależności od tego, jaki styl preferujecie rushowania, to właśnie wam preferuję, czy proponuję zagranie MP5 na dalekie dystanse, bardziej takie na kontakt, tak, na wybicie przeciwnika bardziej z odległości, a potem na dojazd ewentualny, bądź też od razu na rushowanie przeciwnika na bliskie odległości, wbijając od razu do bombsite'u, tak, z tej strony. Bądź też na dżunglę, to MP5 też się nada. No a jeśli chcecie sobie poszaleć na midzie, tak, chcecie zrushować sobie midem, bądź pikować graczy, którzy będą na przykład rushować midem, to fajną opcją jest na to zagranie sobie Galil AR. Jest to o naprawdę $900 tańsza opcja niżeli AK i też jak na przykład byście niefortunnie padli, to Galil nie jest aż taką dobrą bronią w CT, żeby trzymać daną pozycję. Więc ponieważ tam jest bardzo tak, że tak powiem, w sumie Galil też jest fajna opcja, ale lepszą jest FAMAS, jeśli chodzi o CT akurat. No a Galil jest bardzo fajną opcją w Tero, ponieważ ma dużo pestek, może przykryć dużą ilość przeciwników, gdy będzie na was rushowała na przykład 3 przeciwników, gdy spotkacie na micie, to jest bardzo dobra broń, żeby takich przeciwników szybko zbić z tropu i tym samym sobie po prostu pofragować. Na przykład tutaj skracają, tak, przeciwnicy, coś na przykład flesza, cyk, tak też ich oślepi, gdy na przykład będą tutaj już na blisko, ponieważ będą mieli dobrego respa, tak, tutaj wychylą, pyk, nie będą po prostu w stanie się odwrócić, a jak będą w stanie się ukryć z tej strony, to wy będziecie już dawno wcelowani w tą pozycję i wtedy jak on już wychyli, to szybkimi seriami takiego przeciwnika zdejmujecie, tak, z tej strony, bo na przykład gdy wychyli wam 3 przeciwników, to możecie sobie spokojnie, jak widzicie w linii, takich przeciwników zdjąć. I to jest bardzo fajna broń, żeby się też nauczyć w zastępstwie za Kałacha. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o takie rundy wygrane po pistoletówce. I co? I rundy full nam zostały, tak? Rundy full to oczywiście należy zagrać oczywiście AK-47, ponieważ jeden strzał w przeciwnika, który jest w pełni uzbrojony, w pełni po prostu w pełni opancerzony, to po prostu takim karabinem możemy sobie spokojnie poradzić z dwoma przeciwnikami, którzy nawet też mogą wychylić na was. Po prostu musicie się nauczyć spray transferu na drugiego przeciwnika, jak to na przykład dwóch przeciwników na midzie na was wychyla. Bądź po prostu strzelając seriami, tak, w jednego, a potem szybko celownik na drugiego skierować i też jedną serią go zdjąć. No i tutaj też na fulla wam polecam oczywiście grać AWP, żeby przyjąć kontrolę nad midem. Bardzo ważna rzecz, żeby przyjąć kontrolę nad midem, to jest używanie też AWP-y. I oczywiście z tych tutaj dwóch pozostałych broni, oczywiście SSG też jest fajna opcja, gdy gracie na przykład rundę Force, to możecie takie coś zagrać, że na przykład gracie nie pod rush, tylko bardziej pod kontakt, tak, żeby po prostu piknąć przeciwnika pierwszego, żeby po prostu sprawić, że będzie musiał pokryć inaczej dwa BS-y, bądź przejąć bardziej kontrolę nad midem, a wy w tym momencie możecie sobie zrotować na którykolwiek z BS-ów i w tym samym momencie też fejkować granatami na przykład na A, potem biegnąc na B szybko. I w tym momencie przeciwnik będzie już zdezorientowany, nie będzie wiedział co kryć i w tym samym momencie będziemy mogli po prostu go wyjmować dalej na midzie, gdy na przykład będzie chciał zrotować szybko z BS-a B na konektor, bądź z konektora powiedz sobie
do okna, tak? Z takiego przeciwnika wyciągnąć z okna. Więc tutaj to ta opcja też jest fajna, ponieważ to jest tańsza wersja AWP-y i też musimy trafić w głowę, tak jak z Ligna, tak? Czyli tutaj kosztem... coś kosztem czegoś, tak? Czyli taniość kosztem dobrych umiejętności, tak? Czyli że aimowego wciągnięcia przeciwnika z mida. Czyli że sobie tutaj rushujecie, tak? Możecie też rzucić sobie decoya, czy tam flesza i szybko wychylając tego przeciwnika zdjąć z okna. I tym samym możecie sobie szybko cofając, tak? I zająć sobie już miejsce na danej strefie mapy, czy to na rampie, czy to na apsach na B. I po prostu kombinowanie, jak chcecie rozgrywać dane rundy, czy pod fake'a, czy pod szybkie, po prostu przygotowanie się ze smokami, tak, i rzucanie na przykład tutaj sobie zakrywanie schodów i pod szybki pik ze scouta oczywiście dalej, żeby na przykład ktoś tutaj, jak tutaj smoke na schodach, tak, tu sobie tam leży, no trochę mi spadło. Teraz powinien być ok. Dalej je? No patrz, nie rzuca. No tu jak na przykład jest smok, tak? Na schodach. I tego smoka nie ma. Oczywiście to się patrzycie z tej strony, czy ktoś nie wychyla i możecie też ze scouta tego przeciwnika trafić. Oczywiście też jak nie jest opancerzony, to możecie innym shotem w ciało takiego przeciwnika też zdjąć ze scouta, więc tu nie ma problemu. Oczywiście w zależności od tego, co przeciwnik zagra, tak? W kolejnej przegranej rundzie. Po prostu po pistoletówce, czy będzie miał tego kewa, czy nie. Ale myślę, że też z kewem jak jest, to też się nieraz może przytrafić, że takie przeciwnika zdejmiecie jednym strzałem. Ale to bardziej szczęście niż jakieś tutaj bardziej informacyjne wytłumaczenie, tak? Logiczne wytłumaczenie tego, czemu on spadł. No i jeśli chodzi o normalne już granie AWP-ą, to AWP jest bardzo fajna, ponieważ nieważne gdzie traficie, tak to traficie jedną pestką. Oczywiście nie uwzględniając nóg, tak, ponieważ za nogi to zdejmujecie mu HP do 25. Więc takie przeciwnika musimy starać się właśnie celując mniej więcej na poziomie od pasa w górę, tak, żeby w takie przeciwnika mieć pewność, że trafimy jedną strzałem i taki przeciwnik wam padnie. No i tu w tym momencie możemy sobie spokojnie tak dać flika, tak, na przykład gdyby stał przeciwnik na tej drewnianej tutaj, na tym drewnianym takim podku, to trzeba też uwzględnić to, że może takie coś zrobić i możemy my piersi paść niżeli on. I też bardzo fajną opcją z AWP jest to, żeby właśnie zagrać sobie na cicho, tutaj na przykład podchodzicie sobie apsami, tak, i z takiej AWP sobie pikujecie tu przeciwnika, który może stać z tej strony, bądź przeskakiwać takiego przeciwnika jednym szybkim strzałem zdjąć. Oczywiście poczekać na waszych kolegów, aż przygotują sobie granaty wszystkie. Wy możecie się wcelować dalej tutaj, patrząc, czy ktoś nie jest tutaj za ławką, tak? Znaczy przed ławką, czy ktoś nie patrzy. Bądź też możecie rzucić palaka z tej strony, tak, gdzieś tam. Oczywiście tego palaka. I on tam sobie... Kurde, jak mi nie idzie dzisiaj. No gdzieś tam tego palaka przez tą sparę sobie rzucić, tak? Bądź też palić sobie auto. No i tak to wygląda, tak? To już od was zależy. Kurde, jak mi się dzisiaj język plącze. Dobra, nieważne. Ważne jest to, co powiedziałem. No i jeśli chodzi o granie z AWP, to też jest fajną opcją, jeśli macie dobrego respa na bombsite A, na rampę, to też możemy sobie spokojnie poradzić z takim przeciwnikiem, który na przykład nie ma dobrego respa, a chciałby przejść na konektor szybko z bombsite A. I w tym momencie możemy się tu wcelować i oczywiście jak tu przebiegnie, to szybko strzelić z opóźnioną waszą rekcją. Oczywiście trzymać celownik z tej strony, nie z tej, ponieważ jak on będzie przebiegał, to wtedy będziecie tylko się patrzeć na tą stronę, a wasz celownik będzie z tej strony. Wtedy jak on będzie przebiegał, to szybko będziecie mogli jego przeciwnika jednym strzałem w głowę zdjąć, bądź tam w ramię. Nieważne, ważne, że będzie po prostu trupem. I w tym momencie będziecie mieli przewagę, tak, waszych zawodników. No i to by było na tyle. Jeśli chodzi też o apsy z awki, to też możecie sobie spokojnie tutaj pobiec, tak, na szybko, cyk, cyk, cyk. Możecie sobie też doflashować, tak.
A jest to nie tak. Boże, nie wychodzą mi dzisiaj granaty na szybko. A w meczu wychodzi wszystko, nie? No na granicy nic nie wychodzi, ale w meczu wszystko. I takiego przeciwnika możecie sobie popiknąć. Albo znaczy mówię od razu, albo też pokryć sobie z absów cody, czy ktoś nie będzie wychylał, bądź tutaj. I tak dalej, i tak dalej. To już od was zależy, jak chcecie grać AWP-ą. No i jeśli chodzi o... resztę karabinów, to nie polecam wam grać. Oczywiście Gali też jest fajną opcją, żeby nie przekupywać wasze broni. To Gali też jest dobrą opcją, tańszą od KH, a też skuteczną na przeciwnika, który jest... który gra full, tak? To też jest fajna opcja, żeby taką bronią grać. Ale oczywiście to w głównej mierze jest bardziej broń ofensywna niż do kontaktu z przeciwnika, ponieważ jej recoil jest trochę słabszy niż w Kałachu, ponieważ w Kałachu jest bardziej taki w linii, a w Galilu jest bardziej taki na ukos, tak jak w SG, z tym, że nie jest tak dokładny, tak jak w SG. Więc tutaj musisz sobie poćwiczyć bardziej dopracowanie recoila, jak kontrolować go przy danej odległości, przy wyższej, w sumie dalszej odległości. I tak samo w sumie z Kałacha, tak? Fajnie tutaj jest też puścić spraya bardziej w full control niż przy AK, ponieważ przy AK jest mniej miesza ta szybkostrzelność i nie zabijemy tak szybko przeciwnika, jeżeli też z Galida na średnich odległościach na przykład też. Więc tutaj wam nie preferuję zakupić broni ze scope'em, jeśli chodzi o karabiny szturmowe, ponieważ on jest tak znerfiony, że jest prawie żeby zużyteczny. To tylko prosi, w sumie mogliby używać, żeby tapować, tak one tapować takiego przeciwnika ze scope'em. Broń ze scope'em oczywiście. No i też jest droższą wersją, więc tego nie polecam używać, ponieważ no, nie opłaca się tak względem reszty tutaj karabinów szturmowych oczywiście, niżeli snajperski. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Mi się wydaje, że jest 46 minut, więc trochę się nagadałem. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem, bądź zapomniałem powiedzieć, to napiszę pewnie w komentarzu. I co? I do zobaczyska w następnym poradniku. Myślę, że już niedługo, jak mi się będzie też chciało, bo nieraz mi się tak nie chce, że no, po prostu nie robię, tak? Nie chce mi się na tyle, żeby zrobić poradnik. A chce mi się na tyle, żeby pograć, tak? Trochę takie... Trochę taka hipokryzja wychodzi ze mnie. Ale no cóż, no to też jeśli chodzi o wyświetlenia w poszczególnych parnikach, patrzę, to nie są takie... Nie są takie duże jak kiedyś, tak? Ale to nie wiem, czy to sprawa jest YouTube'a, że zasięgi mi uciął, czy algorytm po prostu oszalał i nie wiem, nie wiem, po prostu już nie wiem. A jak chcecie zostać ze mną na dłużej i bacznie, uważnie się przyglądać, czy są jakieś poradniki, czy się pojawiają na moim kanale, to po prostu stuknijcie jeszcze w tego dzwoneczka przy subskrypcji, przy przycisku subskrybuj, ponieważ ja już nie wiem, no sam, co ten YouTube podwala, bądź po prostu nie wiem, czy ja robię jakiś błąd przy robieniu poradników, czy chawie co. No nie wiem, po prostu ja się z wami żegnam w tym momencie, miłego dnia wam życzę i do zobaczyska już niedługo.